Katastrofa w przestworzach. To prawdziwa historia. Rekonstrukcja zdarzeń została oparta na nagraniach ze skrzynki pokładowej i zeznaniach świadków. Nic nie widzę. Cholera, zeszliśmy z kursu. Nie widzę jak bardzo, bardzo. 1 czerwca 1999 roku. Samolot amerykańskich linii American Airlines podchodził do lądowania w okropnej burzy. Pasażerowie domyślali się, że samolot ma kłopoty. Nie wiem, co mi o tym uświadamiało. Wiedziałem, że znajdujemy się w niebezpieczeństwie. O nie. W trakcie kilku najbliższych minut potwierdziły się ich najgorsze obawy. Na drugą stronę, na drugą stronę. Krzyczałam, uciekajcie z samolotu, biegnijcie, uciekajcie stąd. Nie wiem, gdzie jesteśmy, gdzieś tutaj znajduje się droga wiodąca dookoła lotniska. Mamy wielu rannych. Film opisuje historię tragicznej katastrofy, której można było uniknąć. Dochodzenie wykaże, że doszło do tego z powodu nałożenia błędu pilota, złego wpływu warunków atmosferycznych i niebezpiecznego dążenia do planowego przelotu za każdą cenę. Ujawniona zostanie również wada konstrukcyjna, która może w dowolnym momencie doprowadzić do podobnej tragedii. Wyścigi z burzą. Niezależnie od poziomu rozwoju technologicznego i stopnia wyszkolenia załogi, nowoczesne linie lotnicze są narażone na wiele problemów. Zażarta konkurencja wymogła na pilotach i ich maszynach pełną niezawodność i punktualność. Stres z tego wynikający może przyczyniać się do katastrof, takich jak w przypadku lotu 1420. Wielcy operatorzy, tacy jak American Airlines, działają pod ciągłym napięciem, aby skoordynować rozkłady lotów. Kontrolerzy koordynują loty w ściśle ustalonym porządku. Trud związany z utrzymaniem wysokiej wydajności odbija się na całym systemie zarządzania lotami. Mamy bardzo dużą konkurencję. Kontrolerzy, piloci, stewardesy i inne osoby odpowiedzialne za przeloty pracują w ciągłym napięciu przy wypełnianiu zadań, które przynoszą zysk. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do zmieszczania się z przelotami w ciasnym grafiku. Jedna zmienna nie do przewidzenia to pogoda. Południowe Stany USA są szczególnie narażone na trudne warunki atmosferyczne. Burze powodują nie tylko opóźnienia, mogą stanowić również zagrożenie dla samolotów pasażerskich. Opóźnienia, problemy z rozkładem lotów i potężne burze mogą zamienić zwykły lot w przerażający wyścig z czasem. Pierwszy czerwca 1999 rok. Lot 1420 linii American Airlines opóźnia się. Front burzowy przemieszcza się na południowy wschód. Tego wieczoru napotkamy na burzę. Opóźnienie lotu jeszcze przed startem powoduje stres u pilotów. Odpowiedzialność za zdążenie na czas spada na załogę. Wieża kontrolna. Proszę. Tak, tu Michael Oregel. Załoga samolotu zgodnie z umową musi zdążyć odbyć lot w określonym czasie. Pierwszy oficer ostrzegł kontrolera lotów, że załoga może nie zmieścić się w limicie czasowym. Samolot musiał wystartować w ciągu godziny, inaczej należałoby odwołać lot. Pilot zdawał sobie sprawę z problemów z pogodą w pobliżu miejsca lądowania. Podczas odprawy przed odlotem do Dallas, Fort Worth, piloci dowiedzieli się o trudnych warunkach pogodowych. Kontroler i kapitan uważnie przysłuchiwali się informacjom na temat warunków atmosferycznych, planując przelot do Little Rock, zanim nadciągnie tam burza. 139 pasażerów chciało dotrzeć do domu. Podróżowałam z synem i córką. Wracaliśmy z wakacji. Córka leciała po raz pierwszy w życiu. Samolot się spóźnił tak, jak i wiele innych. To było męczące, frustrujące. Było już bardzo późno. Wkrótce pasażerowie uświadomili sobie, że ścigają się wbrew warunkom pogodowym. Odprawa była po prostu błyskawiczna. Mieliśmy bardzo szybko znaleźć się na pokładzie samolotu, usiąść, zapiąć pasy. Samolot był gotowy do startu.
Wspominano coś o problemach pogodowych gdzieś na drodze do Little Rock. Mieliśmy dotrzeć do Little Rock, zanim pogoda się pogorszy. Lot 1420 opuścił Dallas z dwugodzinnym opóźnieniem. Tymczasem burza przemieściła się w pobliżu Little Rock. 40 minut później samolot znajduje się 160 km od miejsca przeznaczenia. Zapis z odbiornika pokładowego nie wskazuje na nic nadzwyczajnego. American 1420. Czy potrzebujecie pomocy przy schodzeniu? Na razie wszystko w porządku. Na razie bez kłopotów. Damy wam znać w razie potrzeby. Pierwszy oficer w samolocie American Airlines 1420 był nowym nabytkiem. Niedawno ukończył kurs pilotażu i został dokoptowany do załogi na jeden ze swoich pierwszych przelotów. Z lewej strony w kabinie znalazł się doświadczony pilot. Obok niego siedział nowicjusz. Przy planowaniu lądowania Busham i O'Regle zdają się być uspokojeni. 25 na 24 nastawione zabezpieczone. Sądzisz, że wszystko zadziała? Oczywiście mamy największą dopuszczalną wagę do lądowania. Tam znajduje się coś jak księżyc lub statek kosmiczny. To statek matka. Środkowa pompa wysuwa się. W porządku? Piloci co rusz spoglądają na radary, na ekranie których pojawia się stożkowaty obszar przecinający kurs lotu. Na czerwono oznaczone są bardzo niebezpieczne burze. Mamy naszą burzę. Tak, musimy się stąd wynieść jak najszybciej. Nie podoba mi się to. Tam pojawiają się błyski, owszem. Kontroler przesłał informacje dotyczące kształtu i struktury chmur burzowych. Na radarze widzimy, że do Little Rock prowadzi korytarz, po którego obydwu stronach szaleje burza. Zupełnie jak na kręgielni. Burza przemieszcza się na północny wschód w kierunku Little Rock. Radzę przyspieszyć. Kontroler podał załodze informacje na temat pogody, będąc przekonanym, że samolot może dotrzeć do Little Rock pomiędzy dwoma frontami burzowymi. Załoga była przekonana, że jeżeli samolot przyspieszy, zmieści się pomiędzy dwoma frontami burzowymi, zanim te połączą się. Kiedy już samolot zaczął się obniżać, było jasne, że plan nie powiedzie się. Piloci nie wiedzą, że ściany korytarza burzowego właśnie się zamykają. Po obydwu stronach trasy przelotu szaleją potworne burze. Korytarz o długości 130 km, jaki prowadzi do Little Rock, wydaje się być bezpieczny. Czy korytarz jest bezpieczny? Tak sądzę. Przed nami światło unoszące się z miasta. Chcesz obniżyć lot? Jeszcze nie, ale już wkrótce. Znajdujemy się 130 km od lotniska. Zaczynam podchodzić do lądowania. Po obu stronach samolotu można zauważyć błyski, które będą nam towarzyszyć do Little Rock. Miło było mi Państwa gościć na pokładzie podczas naszego krótkiego lotu. Chciałbym Państwu podziękować za to, że zdecydowali się Państwo na skorzystanie z linii American Airlines. Burza była już po obu stronach samolotu. Krótkie błyski rozświetlały wnętrze. To było trochę niepokojące. Po lewej stronie co jakiś czas błyskało. Zwykle nie wskazuje się na to. Podczas wycieczki po Grand Canyon przewodnik pokazuje kanion, ale nigdy nie zapraszano mnie na pokaz błysków. Zapis ze skrzynki pokładowej ujawnia niepokój pilotów wywołany trudnymi warunkami atmosferycznymi na trasie przelotu. Widzę błysk przed nami. Wszystko powinno być w porządku. Kieruj się tutaj. Świetnie, prosto w korytarz. Jak zwykli mówić moi przyjaciele, California Cool. Super, dokładnie. 14.20 na 11.3 na 10 tysiącach. Kontroler lotu z Little Rock podaje niepokojące wieści na temat pogody.
Na północnym zachodzie od lotniska znajduje się front burzowy i zbliża się do Was. Wiatr 280/28 w porywach do 44. Za chwilę będę miał kolejne informacje. Wichura osiąga prędkość 80 km na godzinę. To wystarczyłoby do zwiania dachówek z dachu. Wiatr stanowi poważne zagrożenie dla samolotu. Wiatr boczny utrudnia pilotowanie podczas lądowania. Pilot musi szybko ocenić, czy samolotowi nic nie zagraża. Oblicza siłę wiatru bocznego, mierząc kąt, pod jakim wiatr wieje na trasie przelotu. W porządku, 280 na 44. Podmuchy do 44. W porządku, nieco powyżej dopuszczalnej normy. Ale wiatr jest przechylony o 40 stopni. Przy takim kącie mieścimy się w normie. Stewardesy, proszę przygotować się do lądowania. Uwaga, pilota skupia się na złych warunkach atmosferycznych. Mówili nam, że burza znajduje się na północnym zachodzie od lotniska. Tak powiedział. Dobrze, widzę błyski. Brak nowoczesnego radaru w Little Rock powoduje, że namierzanie przemieszczającej się burzy jest jeszcze trudniejsze. American 1420, wasze oprzyrządowanie jest znacznie lepsze niż moje. Jak oceniacie 22F? Co to jest? Widzę lotnisko, ale nie wiem, czy uda nam się tam dolecieć. Powinno nam się udać przy 22. Burza jest bliżej niż wskazuje to radar, jest jednak nieco dalej niż mogłoby się wydawać. Kontroler w tym przypadku posiada monochromatyczny lub czarno-biały zestaw radarowy. Nie może na nim ustalić intensywności burzy. Kontroler podaje złe wiadomości. Wiatr szybko zmienia kierunek na niewielkie odległości. To jeden z najbardziej przerażających składników burzy. Piloci, aby pokonać wciąż zmieniający się kierunek wiatru, są zmuszeni do zmiany planów podchodzenia do lądowania. Muszą zmienić kierunek podchodzenia do lądowania tak, by lądować z wiatrem. Będziemy potrzebować... Wchodzimy w wiatr wiejący z przodu. Decyzja, by lądować z odwrotnej strony, jest odważnym posunięciem, może jednak stworzyć poważne problemy. W porządku. Skręt w lewo 250. Mocno dookoła? Tak, jesteście nieco bliżej lotniska. W porządku. 250 powinno być w porządku. Kiedy piloci zmieniają kierunek lotu, radar pogodowy sprawdzający warunki z przodu samolotu traci ślad burzy. Z powodu manewru lądowanie zostało opóźnione o ponad 10 minut. Z każdą sekundą burza wzmaga się. Pas startowy 4 na prawo 111,3041. Pod nami lotnisko. Zmiana pasa startowego. Śledzenie ruchów burzy. Wszystko to powoduje, że praca pilotów jest jeszcze trudniejsza. 2217, 2217, linia opadająca. Nie trafiliśmy z podejściem do lądowania. Skręcamy w prawo na wysokość 4000. Po prawej lotnisko, nie widzę. To znaczy, powinieneś mieć ILS. Tak, mam. Piloci linii pasażerskich zarabiają na życie lataniem w złą pogodę. Pogarszająca się pogoda oznacza większy zakres obowiązków. Przy dolatywaniu do lotniska trzeba brać pod uwagę nisko położone chmury. Deszcz, błyskawice, burze i wiatr, które można napotkać w każdej chwili. American 1420, przed Wami kolejny front burzowy. Wiatr o parametrach 340 z prędkością 16, w porywach 34. Ponieważ burza się wzmagała, piloci chcieli wylądować najszybciej, jak było to możliwe. Czy możemy podejść do lądowania krótszą trasą? Możemy, jeżeli zobaczymy pas startowy. Na razie go nie widzę. Tam jest pas startowy. W porządku, widzisz? Wykieruj mnie w dobrym kierunku. Zapis ze skrzynki pokładowej ujawnia narastające napięcie na pokładzie samolotu, kiedy kapitan nie jest w stanie określić położenia lotniska. Coś zauważyłeś? Widzisz lotnisko? Gdzie? Tam. Jesteś przed płytą lotniska, dokładnie tutaj. Jestem nad płytą lotniska. Jest bardzo wygięta. Zbliżamy się do niej tam. Zgubiłem ją. Nie mamy dobrej widoczności.
Piloci muszą zrezygnować z ręcznie sterowanego podchodzenia do lądowania i zwrócić się o pomoc do Little Rock o naprowadzenie za pomocą systemu zdalnego sterowania. Lądowanie opóźnia się jeszcze bardziej. Zbliża się American 1420. Tak, słucham. Na naszej drodze do lotniska jest chmura, minęliśmy pas startowy. Teraz kierujemy się na ostatnią wyznaczoną przez Was pozycję do lądowania. American 1420, czy możesz lecieć na 220? Tam przejmie Was elektroniczny system lądowania. Oto fragment wiadomości nagranych podczas fatalnej nocy. Przy mocnym deszczu widoczność wyraźnie spada, co irytuje kapitana Bashmana. Nie znoszę krążyć samolotem w nocy przy takiej pogodzie, kiedy nie mam pojęcia, gdzie się znajduję. Dotarło do mnie, że lećmy bardzo nisko. Deszcz padał wciąż tak samo mocno, cały czas nami trzęsło. Widzisz, nieźle wdepnęliśmy. American 1420, wiem, że bardzo się staracie, jednak znaleźliśmy się w pobliżu frontu burzowego. Możemy utrzymać taki kurs, jeśli to konieczne. W tym momencie samolotem już bardzo mocno trzęsło. Nie wiem, co spowodowało, ale zdałem sobie nagle sprawę, że za chwilę stanie się coś bardzo złego. Lot 1420 przygotowuje się do ostatecznego podejścia do lądowania, kierując się w samo centrum burzy. Za chwilę z samolotem stanie się coś bardzo złego. Na kilka minut przed wylądowaniem samolot napotyka na potężną burzę. Oślepiający deszcz i gęste chmury całkowicie zakrywają lotnisko. Widoczność na pasie startowym jest bardzo słaba, bliska dopuszczalnemu limitowi widoczności, który wynosi 720 metrów. Wchodzimy w burzę. American 1420, nad lotniskiem pada potężny deszcz. Nie mam informacji o pogodzie. Widoczność około 1,5 km, pas startowy 4 na prawo na 3000. Widoczność spada do 900 metrów. Piloci wahają się, czy mogą bezpiecznie lądować. 900 metrów? Przyjąłem 900 metrów. Czy 4 na prawo się zgadza? American 1420 zgadza się, pas 4 na prawo przygotowany do lądowania. Możemy lądować? 3000 na pasie startowym. Nie możemy tam wylądować. Czego potrzebujemy? Nie, to 2400 na pasie startowym. W porządku. Możemy zaczynać. 15. Wysuwamy podwozie. Proszę włączyć światła. Przebijaliśmy się przez bardzo ciemną chmurę. Teraz deszcz wydawał się padać poziomo. Na zewnątrz musiało być bardzo wietrznie, skoro samolot tak bardzo krążył. Nigdy dotąd tego nie robiłem. Zapiąłem pasy bardzo mocno, tak żeby aż uwierało. Założyłem buty i przygotowałem się na trudne lądowanie. Coś nie dawało mi spokoju. Wiatr boczny wieje z prędkością nie mieszczącą się w dopuszczalnym limicie. Piloci mogli odlecieć do innego lotniska, jednak nie robią tego pomimo pogarszającej się pogody. Zmiana kierunku wiatru. Wiatr przedni 350 na 32 w porywach do 45. Wiatr z północy 310 na 29. Północno-wschodni 320 na 32. Trzęsło teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Pioruny musiały uderzać bardzo niedaleko od samolotu. Powiedziałem wtedy, że rozbijemy się, jeżeli pilot spróbuje wylądować przy tej pogodzie. Klapy na 28, dodaj 20. Widoczność spada poniżej dopuszczalnej wartości. American 1420, pas startowy 4 na prawo, widoczność 480 metrów. Cholera. Załoga jest przerażona. Przy takim napięciu piloci zaczynają popełniać błędy. Nic nie widzę. Tam jest. Nic nie widziałem. Wiatr gwałtownie trząsł samolotem. Wiatr boczny przechylił nas tak mocno, że zacząłem obawiać się, czy nie wylądujemy na skrzydle. Chcesz klapy na 40? Tak, przecież o to prosiłem. Słyszałem po odgłosach silników, że pilot próbuje naprowadzić samolot do lądowania, jednak nie widziałem pasa do lądowania. Wiedziałem jednak, że jesteśmy gdzieś blisko. Zacząłem zastanawiać się, gdzie jest pas. 300 metrów. 40-40 ląduj. To miejsce jest jak stalowa puszka. Wiatr 330 na 28. Przez chwilę będę unosił się nad nim.
Na prawo od ciebie jest pas startowy. Czy go namierzyłeś? Nie. Widzę pas startowy. Lecisz dobrym kursem. Leć tak jak dotychczas. Większość pasażerów była mocno zapięta pasami, czekając na rozwój wydarzeń. Spodziewałem się najgorszego. Obawiałem się, że nie wylądujemy. Pośród burz lot 1420 za chwilę wląduje w Little Rock. Mała widoczność i mocny wiatr powodują, że lądowanie może być kłopotliwe. Wiatr 330 na 25, 150 metrów. Cholera, zeszliśmy z kursu. Nic nie widzę. Znacznie odpadliśmy. 30 metrów, 15 metrów. 40. Uderzyliśmy w pas startowy z ogromną siłą, w ogóle nie tracąc prędkości. Jesteśmy na ziemi, ślizgamy się. O nie, włącz hamulce. Jechaliśmy bardzo szybko po pasie startowym. Drugi hamulec. Panował przerażający chaos. Wszyscy struchleli. Drugi hamulec. Po zatrzymaniu samolotu zapanowała absolutna cisza. Przede mną unosiły się płomienie. Widziałam kawałki przedmiotów. Wszędzie było cicho. Pomyślałam już po mnie. Po kilku minutach usłyszałam przytłumiony krzyk. Potem zaczął się on nasilać, tak jakby ktoś puszczał go przez megafon. Nagle zrozumiałam, że to krzyk mojej córki. Musiałam zabrać ją z samolotu jak najszybciej. Coś trzeba było zrobić. Pasażerowie uciekali z samolotu, za nimi podążały płomienie ogarniające całe wnętrze. Miałem złamaną łopatkę, przesunięte ramię, połamane żebra i wiele innych ran, ale nic nie czułem. Chciałem po prostu wydostać się stamtąd. Nie chciałem tam umrzeć. Wydostanie się z samolotu zajęło mi około 10 sekund, zupełnie jak podczas szturmu na nieprzyjaciela podczas wojny. Krzyczałam: uciekać z samolotu, biegnijcie, uciekajcie, biegiem. Niektórzy ludzie wyglądali jak ofiary wybuchu. Mieli poszarpane ubrania. Zobaczyłem mężczyznę wzywającego pomoc przez telefon komórkowy. Nie wiem, gdzie jesteśmy. W pobliżu jest droga wiodąca na lotnisko. Wiele osób jest rannych. Przy prędkości 100 mil na godzinę samolot przeskoczył przez koniec pasa startowego, przebił osłonę o grubości 7,5 metra i wbił się w stalową konstrukcję. Samolot został rozerwany na kilka części. Wrak spoczął na błotnistych brzegach rzeki Arkansas. W katastrofie zginęło 10 pasażerów. Kapitan Bushman zginął na miejscu. Jego kabina została zniszczona przez stalową konstrukcję. Wstyd mi za to, że nie mogłem uratować więcej ludzi. Jest to najgorszy koszmar, jaki mnie trapi. Amerykańska Narodowa Organizacja Bezpieczeństwa Przewozów została natychmiast poinformowana o zdarzeniu. Greg Fitt miał reprezentować organizację w dochodzeniu przyczyn katastrofy.
Fatalnej nocy dzwoniono do mnie około pierwszej z centrum komunikacyjnego NOBP. Powiedziano mi, że w Little Rock miał miejsce wypadek, w którym mogą być ofiary śmiertelne. Inny oficer dochodzeniowy, Don Egg, był już na miejscu. Poziom adrenaliny znacznie wzrasta, kiedy docierasz na miejsce wypadku. Zależy mi na tym, żeby szybko się tam dostać i dowiedzieć się, co się stało. Zebrać dane do kupy, tak by zapobiec podobnym katastrofom. NOBP zorganizowała centrum dochodzeniowe w pobliżu miejsca wypadku. Przez kolejnych 18 miesięcy osoby tam pracujące spróbują ustalić przebieg wydarzeń, które doprowadziły do wypadku. Kiedy dotarliśmy na miejsce, mieliśmy ogólne pojęcie rozwoju wydarzeń. Nie wiedzieliśmy tylko dlaczego. Wiedzieliśmy, że samolot przeleciał przez koniec pasa startowego i że piloci nie mogli go zatrzymać. Wiedzieliśmy również, że samolot został zniszczony przy zderzeniu z metalową konstrukcją. Wiedzieliśmy również, że w pożarze po zdarzeniu zginęli ludzie. Nie wiedzieliśmy dlaczego. NOBP starało się odtworzyć wypadek, zestawiając zdarzenia w odwrotnej kolejności od ostatniego podejścia do lądowania do startu samolotu w Palace Fort Worth. Pierwsze pytanie, na które chcieli uzyskać odpowiedź ludzie prowadzący śledztwo, brzmi: dlaczego piloci nie mogli zatrzymać samolotu? Analiza śladów podwozia wykazała całkowity brak kontroli nad samolotem przy zetknięciu z ziemią. Szerokość śladów po kołach wskazuje na to, że samolot nie poruszał się po prostej trasie, tylko ślizgał się wzdłuż pasa startowego. Maszyna ważąca około 63 ton z jakąś setką ludzi na pokładzie ślizgała się w niekontrolowany sposób po pasie startowym. Podczas lądowania stało się coś bardzo złego. Śledztwo miało ujawnić przyczyny. Ocaleli świadkowie katastrofy lotu 1420 mieli dostarczyć ważnych danych na ten temat. Osoby prowadzące dochodzenie starały dowiedzieć się, dlaczego przy lądowaniu samolot w niekontrolowany sposób ślizgał się po pasie startowym. Pasażerowie mieli odpowiedzieć na kilka pytań. Ci, którzy ocaleli. Ich zeznania miały naprowadzić dochodzenie na nowy trop. System mechaniczny mający zwolnić prędkość samolotu po lądowaniu. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy pasażerowie siedzący blisko skrzydeł widzieli przez okno, jak otwierają się klapy. Otwarte klapy przerywają prąd powietrza, dzięki czemu samolot wytraca prędkość. Żaden z pasażerów nie widział otwierających się klap. Żeby potwierdzić ich zeznania, sprawdzono czarną skrzynkę. System monitorujący pracę urządzeń pokładowych potwierdził, że klapy nie zadziałały. Skutki były katastrofalne. Samolot nie miał szans na zatrzymanie. Hamulce. Ślizgamy się. O nie. Tak więc, czy klapy nie zostały otwarte z powodu usterki technicznej, czy też błędu pilota? NOBP sprawdziło w tym celu nagranie ze skrzynki pokładowej. Klapy na 40? Tak, przecież o to prosiłem. Nagranie ze skrzynki pokładowej miało ujawnić, czy został uruchomiony mechanizm wysuwania klap. Wiedzieliśmy już, że klapy nie zostały wysunięte. Chcieliśmy wiedzieć, czy przycisk do ich wysuwania był odbezpieczony. Przysłuchiwaliśmy się nagraniom w poszukiwaniu dźwięku odbezpieczenia mechanizmu. Nic takiego nie usłyszeliśmy, co skłoniło nas do przypuszczenia, że mechanizm wysuwania klap nie był odbezpieczony podczas lądowania. Pilot skupiał całą swoją uwagę na podchodzeniu do lądowania. Zapomniał przy tym odbezpieczyć klapy. Jeżeli zostałyby one wysunięte, samolot prawdopodobnie zostałby wyrzucony poza pas startowy. Nie doszłoby jednak do zdarzenia. Piloci popełnili poważny i tragiczny w skutkach błąd. Detektywi jednak chcieli wiedzieć dlaczego. Podejrzewali, że wcześniejsze trudne sytuacje mogły przyczynić się do błędu. Mogła to być na przykład pogoda. It was
Doskonale wiedzieliśmy, że podczas katastrofy była okropna pogoda. Chcieliśmy dowiedzieć się, jaki wpływ na rozwój wydarzeń miały warunki atmosferyczne. W tym celu przeanalizowano dane z radarów. Uzyskanie danych z radarów zajęło kilka tygodni. NOBP chciało sprawdzić, na ile pogoda mogła przyczynić się do katastrofy i czy piloci zdawali sobie sprawę z zagrożenia. Widzisz, nieźle wdepnęliśmy. Piloci w czasie lądowania zawsze muszą brać pod uwagę boczny wiatr. Jego prędkość nie może być ponad wytrzymałość zarówno samolotu, jak i również samego pilota. Wiatr 350 na 30 w porywach do 45. Możemy lądować? Załoga tego samolotu musiała przestrzegać odgórnych ustaleń. Pilotom nie wolno było lądować na mokrym pasie przy bocznym wietrze, przekraczającym prędkość 10 węzłów. Dopuszczalne prędkości wiatru bocznego znajdują się w instrukcji dla pilota. Załoga lotu 1420 przekroczyła dopuszczalny limit. To jak stalowa puszka. Na prawo pas startowy, widzisz go? Nie. Z symulacji NOBP wynika, że kapitan wykonywał nagłe manewry z powodu zmiennego wiatru. Wiatr miał duży wpływ na przebieg lotu. Na symulacji można zobaczyć, jak samolot walczy z wiatrem. Spadamy. Włączyć hamulce. Następny. Przy mokrym pasie do lądowania i burzy. Bardzo źle. Czy piloci lotu 1420 zdawali sobie sprawę z zagrożeń wynikających z trudnej pogody? Dla osób z NOBP zagrożenie stworzone przez burzę było oczywiste. W 1994 roku samolot DC-9 rozbił się z powodu zmiennego wiatru w północnej Karolinie. Samolot zatrzymał się w powietrzu na wysokości 75 metrów i runął na ziemię. Samolot wleciał w bardzo silny prąd wiatru, który ściągnął go w dół. Czy załoga 1420 powinna była zawrócić i nie podchodzić do lądowania? Tam jest pas startowy. Właściwie dwa pasy startowe. Tak, widzę. Nie trafię na nie. Nie mogę utrzymać widoczności. W symulację NOBP nałożono drogę samolotu oraz dane z radaru. Bashman i O'Regle lądowali przy burzy, gradzie i porywistym wietrze z prędkością 80 km na godzinę. Załoga lotu 1420, mając dane z radaru naziemnego, powinna była wiedzieć o warunkach pogodowych. Powinni byli widzieć, jak obrazy na radarze zmieniają barwę z zielonej na żółtą, a następnie na czerwoną. Nic nie widzę. Szukam 460. Przy zbliżaniu się do Little Rock warunki pogodowe widoczne są nie tylko na radarze pokładowym. Błyskawice widoczne są również przez okno. Jedno ze zdań wypowiedzianych przez kapitana podsumowujących cały lot brzmiało: nie znoszę krążyć samolotem w nocy przy takiej pogodzie, kiedy nie mam pojęcia, gdzie się znajduję. Nie znoszę krążyć samolotem po nocy, kiedy nie wiem, gdzie się znajduję. To było podsumowujące stwierdzenie. W tym momencie doświadczony kapitan, mający na koncie 10 tysięcy godzin lotu, powinien zawrócić i polecieć albo do innego lotniska, albo z powrotem do Dallas. Po takim stwierdzeniu dalszy lot w kierunku lotniska, na którym panuje tak potężna burza, jakby proszenie się o katastrofę. Nie tylko pilotów należało winić za katastrofę. Dalsze dochodzenie doprowadziło do nieuchronnego skandalu związanego z polityką American Airlines i innych linii lotniczych w zakresie przelotów pasażerskich. Po 4 miesiącach od katastrofy NOBP badało dalsze okoliczności wydarzeń w Little Rock. Należało odpowiedzieć na pytanie, kto powinien być odpowiedzialny za wypadek. American Airlines nie chciało przyznać, że piloci świadomie wlecieli we front burzowy. Początkowo linie lotnicze chciały obciążyć winą kontrolera z Little Rock. American Airlines wytoczyły proces organizacji zarządzającej kontrolą lotów. Prawnicy uważali, że załoga lotu 1420 nie uzyskała od kontrolerów pełnej informacji na temat warunków pogodowych. American 1420, wasze oprzyrządowanie jest znacznie lepsze niż moje. Mam dane na temat 22. Po przesłuchaniu kontrolera lotów z Little Rock, detektywi z NOBP nie potwierdzali tych zarzutów.
Jest mało prawdopodobne, że załoga nie została dostatecznie poinformowana o warunkach pogodowych, zarówno podczas lotu, jak również przy podchodzeniu do lądowania w Little Rock. Tym razem uwagę skierowano na pilotów. Prawnicy reprezentujący ofiary katastrofy chcieli udowodnić, że winę za katastrofę ponosi American Airlines. W pewnym stopniu chodzi o pieniądze. Linia lotnicza powinna wypłacić odszkodowania. Tym bardziej, że w listach do prawników zmniejsza skalę wydarzeń. Łagodzenie poparzeń i ran mojej córki, szoku, jakiego po katastrofie doznał mój 15-letni syn, córka i ja, stwierdzanie, że nic się nie stało. Mam ochotę wziąć za to odwet. René Salmans, tak jak wielu innych ocalałych pasażerów, uczestniczy w przesłuchaniach NOBP odbywających się w Little Rock 8 miesięcy po katastrofie. Kapitan zginął w katastrofie, tak więc jako pierwszy zeznaje drugi pilot. Kiedy już dotarliśmy do końca pasa startowego, wiedziałem, że z niego wypadniemy. Widziałem światła na pasie. Nie widziałem niczego przed samolotem. Myślałem, że oderwie nam się podwozie i będziemy dalej się ślizgać, co nie byłoby najgorsze. Chciałem wiedzieć, co się działo. Byłam na wszystkich przesłuchaniach NOBP. To było oburzające. Byłam wściekła. Uważam, że pilotowi nie zadano najistotniejszych pytań. Chciałam go spytać, co ty sobie wyobrażałeś? Dlaczego tak beztrosko ryzykowałeś nasze życie? Zeznania drugiego pilota były bardzo kontrowersyjne. Twierdzi on, że prosił kapitana o odwołanie lądowania. Kto może prosić o zaprzestanie podejścia do lądowania? Którykolwiek z pilotów. Poprosiłem o to. Po przegnięciu taśmy można usłyszeć leć dookoła. Kapitan w tym samym czasie musiał mówić coś innego. Spojrzałem na niego, on zaś wykierował samolot na poprzedni kurs. Jednak specjaliści z NOBP nie usłyszeli podobnego stwierdzenia na taśmach ze skrzynki pokładowej. Cholera, zboczyliśmy z kursu. Nic nie widzę. Tak? Tak, nie, znacznie. Pilot obstawał przy swojej wersji, nie byliśmy w stanie tego potwierdzić. Doprowadziło to nas do kontrowersyjnego odkrycia, nie mogliśmy jednak z całą pewnością stwierdzić, że tak się stało. NOBP chciało dowiedzieć się, czy wina za przeszkolenie pilotów do lotu w trudnych warunkach nie leży po stronie American Airlines. Menedżer American Airlines miał odpowiedzieć, jakie instrukcje wydawano pilotom na wypadek napotkania burzy. Menedżer odpowiedział, że nie chce, aby jego piloci lecieli w takich warunkach pogodowych. Nasi piloci mają zakaz wlatywania i opuszczania obszaru, na którym znajduje się front burzowy. Dla NOBP zasady te nie były do końca jasne. To bardzo subiektywna zasada. Piloci muszą mieć jasno określone granice działania. Trzeba ustalić takie granice. Jeżeli w odległości do 5 mil od lotniska występuje burza i porywisty zmienny wiatr, należy zawrócić. Im więcej szukano, tym więcej znajdowano dowodów na powszechne latanie w warunkach burzowych. Dowody z przesłuchań wskazywały na to, że problem ten dotyczy całej branży. Eksperci z MIT całymi tygodniami analizowali trasy samolotów lądujących w Dallas-Fort Worth. Czekali na burze i reakcję pilotów na taką pogodę. W ich symulacjach samoloty zbliżające się do lądowania napotykały na burze. Na radarach były to żółte i pomarańczowe kształty. Przy 2000 obserwacji stwierdzono, że 2 na 3 lądujące samoloty kontynuowały lot w kierunku lotniska. Byłem bardzo zaskoczony dowodami zebranymi podczas przesłuchań. Biorąc pod uwagę bardzo dobrej klasy oprzyrządowanie, świetne wyszkolenie pilotów, dobre poinformowanie, dalsze podążanie w kierunku burzy jest co najmniej zaskakujące. Piloci zdają sobie sprawę, że wlatywanie we front burzowy może mieć fatalne skutki. Dlaczego tak wielu pilotów pcha się w niebezpieczeństwo? Badacze z MIT odkryli, że piloci byli bardziej nieodpowiedzialni, kiedy spóźniali się z odlotem, nocą oraz jeżeli samoloty przed nimi również leciały przy złej pogodzie. W przypadku Little Rock 2 z 3 kryteriów zostały spełnione.
Lot odbywał się nocą i był opóźniony. Dochodzenie MIT wskazało, że katastrofa w Little Rock stanowiła część większego problemu. Mówiąc wprost, nic się nie poprawia. Czas na przeszkolenie jest ograniczony. Pogoda odegrała znaczną rolę w tym wypadku. Nie można usprawiedliwić latania w takich warunkach. Pogoda tego rodzaju stwarza zagrożenie dla życia, dlatego lot powinien zostać odwołany. Głębsze przyczyny katastrofy lotu 1420 dotyczą determinacji pilotów przy podchodzeniu do lądowania. Gregory Thitt odnalazł odpowiedź na to pytanie, analizując sytuację w Palace Fort Worth, zanim samolot oderwał się od ziemi. Tam właśnie znalazł dowody na zjawisko dotrzeć tam jak najszybciej. Dotrzeć tam jak najszybciej mogło mieć miejsce i w tym przypadku. Załoga była już po 14-godzinnym dniu pracy. Po nużącym dniu piloci dotarli na lotnisko docelowe, na którym koniecznie chcieli wylądować. Chcieli osiągnąć swój cel, wypełnić misję za każdą cenę. Czasami może się udać, czasami jednak, kiedy zabrnie się już za daleko, nie ma żadnych innych rozwiązań, wtedy może wydarzyć się nieszczęście. Dotrzeć tam jak najszybciej pociągnęło za sobą fatalne skutki przy błędnej ocenie sytuacji. Pod koniec długiego dnia załoga lotu 1420, starając się pokonać burzę i dolecieć do miejsca przeznaczenia, popełniła podstawowy błąd, który kosztował życie 11 osób. Piloci zapomnieli odbezpieczyć klapy. Tak bardzo pochłonęło ich sprowadzenie samolotu na ziemię, że zapomnieli o rzeczach koniecznych. Nie mieli na to czasu. Po wypadku American Airlines zmienił zasady dotyczące przelotów. Obaj piloci muszą potwierdzić, że klapy są odbezpieczone i przygotowane do lądowania. W październiku 2001 roku NOBP opublikowało raport, w którym stwierdzono, że wypadek miał miejsce z dwóch powodów. Jeden z nich to decyzja o lądowaniu podczas burzy. Drugi – niedopatrzenie przez pilotów otwarcia klap, które nie zostały odbezpieczone. American Airlines nie chciało wziąć udziału w tym filmie ani skomentować wniosków. Jako oficer dochodzeniowy w ciągu 2 lat miałem ustalić, co kapitan chciał osiągnąć. W tym przypadku kapitan miał zaledwie kilka sekund na podjęcie działań na podstawie przekazanych informacji. Nie powinienem przyjmować tonu oskarżycielskiego. W końcu mnie tam nie było. Obarczam ich winą, jednak nie jestem na nich wściekła. Nie tracę na to czasu. Pozostaje im niesława. Można to zrozumieć, jednak nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby ktoś chciał odebrać sobie życie. Kilkakrotnie odwiedziliśmy grup kapitana w Air Force Academy. Ten facet znalazł się po prostu w fatalnej sytuacji. I niestety, zrobił co zrobił. W rok po katastrofie ocaleli pasażerowie lotu 1420, zebrali się na miejscu wypadku, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Katastrofa odcisnęła silne piętno na jej uczestnikach. Moja rodzina musiała bardzo wiele przejść. Dużo rozmawialiśmy. Straciliśmy wielu znajomych. W takiej sytuacji można dowiedzieć się, kto jest prawdziwym przyjacielem. Nie potrafię zmniejszyć rangi tego, co spotkało każdego z pasażerów tego samolotu. Życie jest cennym darem i jest takie krótkie. Nagle całe twoje życie staje się tym ułamkiem sekundy. Ludzie chcą wiedzieć, czy ze mną wszystko w porządku. Nie, nic nie jest w porządku i nigdy już tak się nie stanie. Co ma oznaczać zresztą w porządku? Niech ktoś znajdzie się w podobnej sytuacji i da sobie z nią radę. Następnego dnia, kiedy Adam i ja byliśmy w szpitalu razem z Samantą, Adam i ja wstaliśmy z łóżka, spojrzeliśmy przez okno i nie mogliśmy uwierzyć, że życie toczy się nadal. Nie docierało do nas, że samochody jeżdżą, na zewnątrz jest słoneczny dzień i wszystko jest w ruchu. Dla nas życie się zatrzymało. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odeon Warszawa. Czytał Robert Samot.